Materiały potrzebne do wykonania filtra to waciki kosmetyczne, czysty piasek, drobny żwirek, grubszy żwir i kamienie. Potrzebne będą nam również nożyczki lub nożyk tapicerski, pusta plastikowa butelka oraz zanieczyszczona woda. Butelka plastikowa będzie stanowić trzon naszego filtru. Przecinamy ją mniej więcej w połowie. Składać się będzie z pojemnika na przefiltrowaną wodę oraz górna część butelki będzie stanowić filtr. Pierwszą warstwą naszego filtru będą waciki. Kolejną warstwą, którą dodamy na waciki, będzie piasek, warstwa piasku. Ważne jest, żeby ten piasek był czysty. Wcześniej możemy go przepłukać i wysuszyć. Teraz możemy dodać nasze drobne kamyczki, drobny żwir. No i ostatnią warstwą w naszym filtrze będzie grubszy żwir oraz kamienie. Sprawdzimy teraz, jak działa nasz filtr. Nasz filtr, jak widać, już przefiltrował znaczną część wody. Ta woda nie nadaje się do picia, ponieważ jest to pierwszy etap oczyszczania wody. Usuwanie części mechanicznych, różnych części stałych z brudnej wody.